21 lutego 2023, proszę Państwa, startujemy z tym życiem. Co było w moim bucie? To chyba Władka jest. Dzięki, daj mi to! Wybieramy się właśnie, czy usiłujemy wyjść, strasznie opornie nam to idzie. Zdejmijcie te czapki, nie zakładajcie ich jeszcze, bo się tu ugotujecie. Usiłujemy wyjść, zrobić dzisiaj jakąś wycieczkę. Pogoda nie jest najgorsza, nie pada. Nie, pada. Teraz już znowu pada. Ale przed chwilą było słońce, czyli jesteśmy w Zakopcu, wszystko się zgadza. Tak, pogoda tu jest zmienna, o każdej porze roku, jak widać. Gdzie nas dzisiaj zawieziesz? Się okaże, nie? Się okaże. No to sami zobaczycie, my sami jeszcze nie wiemy, dokąd pojedziemy i co będziemy robić. Tak czy siak, zostańcie z nami, to będzie taki odcinek vlogowy, ale pewnie jak zwykle powstaną osobne... Tak kurczę, żeby nie robić godzinnego, filmu jednego, nie? Z poszczególnych miejsc, także sobie każdy będzie mógł obejrzeć to, co go interesuje. Tymczasem ja też się ubieram, bo dzieciaki już widzę, są w prawie pełnej gotowości. Co by ich nie grzać, to bez sensu, to podnoszę się. Jak widzicie, przebijamy się przez Zakopane. W sumie teraz żałuję, że wcześniej wam nie pokazałam, jak wygląda przejazd przez tę ulicę Zakopanego. Nie ma tragedii, nie? Mamy godzinę czy około południa. No ale też nie jesteśmy w samym centrum, bo na było ciasno bardzo, już teraz jak zwykle. Oddaliliśmy się od centrum, jak widzicie, jesteśmy przy Rondzie Kuźnickim. I Paweł wymyślił, żebyśmy pojechali na Antałówkę. Jako pierwszy etap. Jako pierwszy etap tej wycieczki, jeżeli tam warunki okażą się sprzyjające, to może nawet dzieciaki wytargają sanki z bagażnika, się okaże. No tam może być trochę śniegu, nie? No zobaczymy. Nagrana niedawno zresztą, chyba jakoś jak byliśmy sami jakoś, jeszcze było chyba w miarę ciepło. No, a my chcemy iść tam. Tam na tą górkę. O kurde, tam jest też mało śniegu. No jest, w tej chwili jest 6 stopni, słuchajcie. No to się w sumie nie ma co dziwić. No zobaczymy, no wejdziemy tam, ale już widzę, że tam trawa. Prześwituje nam się. No odbiór śmieci chyba. Już jesteśmy na ostatniej prostej w sumie. Tylko pogoda jakby się pogarsza z każdą chwilą, bo no teraz zaczął padać deszcz. Dawno nie padało. Zaraz zobaczę. No to tak. Nie mamy gdzie samochodu zostawić. Paweł idzie zrobić rozeznanie, ale wygląda na to, że pójdzie sam, po prostu zobaczymy, jak ta Antałówka wygląda teraz w takich warunkach pogodowych, ale na pewno nie są to warunki, żeby brać sanki i jeździć dzieciaczki, także musicie chyba zrezygnować z tego planu. Przed nami jest straszne błoto, jeszcze pada deszcz, więc po prostu przejedziemy się zaraz gdzieś indziej. No i dzisiaj chyba tak sobie trochę powycieczkujemy po okolicy, zobaczymy to tu, to tam, co słychać, jak to okolice wyglądają, jak się pozmieniały. No Paweł widzę poszedł, ale już wraca. No właśnie, ta pogoda jest tak, powiem wam, no niezachęcająca. To nawet nie wiem, czy się będzie tam przebijał. Rezygnacja? Nie, no mogę tutaj spróbować po prostu wjechać. Okej. Okay. Na drodze ją zostawimy. O, tu po lewej stronie, zobaczcie. Tu. Zobaczcie, jaki ładny, taki fajny, mały kościółek. Jeszcze niewiele widzę. I jedziemy dalej w kierunku. W kierunku. W sumie to nie mamy jeszcze koncepcji dokładnie, gdzie jedziemy. Tak. Ale się przejedziemy. Jest prawdziwa zima, to tu jest pięknie i widokowo i tak. No fajnie się tu jedzie, nie? Ale to nie dzisiaj, to zima. Skręciliśmy sobie jeszcze na chwilę odwiedzić Małe Ciche. Tu mnie Paweł na nartach uczył jeździć. I to mi się bardzo podobało, to jest w ogóle fajne. Mi też się bardzo podobało. No taki fajny w ogóle.
ogóle przyjazny, kameralny klimacik. Kiedyś był kameralny, ja nie wiem. Nie wiem jak jest teraz. Dawno nie byliśmy, ale to tak było już 15 lat temu. No więc teraz z przyjemnością odwiedzimy sobie to miejsce. Jak widzicie, nadal pada. Także niespecjalnie się chce spacerować, więc dzisiaj, przynajmniej teraz do południa, będziemy po prostu sobie objeżdżać te miejscóweczki. Dobra, zaraz dojedziemy, to może coś więcej wam pokażę. No jesteśmy już w miasteczku. Tu nawet wydaje się więcej ludzi niż Murza Siklu, no nie? No ale też nie ma się co dziwić, tutaj jest ten stok. Tam w sumie... Czy tam jest jakiś stok? Jakiś mały, może z tobą nie kojarzę. Jak widzicie, pogoda dalej pożar się, boże, w zasadzie to chyba jest coraz gorzej. Mieliśmy jechać do tego sklepu na Słowację, ale chyba to się robi w ogóle bez sensu nawet tam jechać, bo jeśli żeby, rzeczywiście miałoby coś być z tego przyjemnego, to jeszcze przynajmniej widoki po drodze, ale zobaczcie co widać. Nie widać dzisiaj nic. Więc uznaliśmy, że zaraz tutaj odbijemy sobie w prawo, wrócimy do Zakopanego i co, jakiś obiad chyba, co? No, no mnie to prymus już pachnie. No widzicie ile widać, no niewiele widać. Tak, Pawłowi pachnie prymus, więc może być prymus. Na pewno dzisiaj jakoś musimy się wybrać na te krupówki. No nie? Tak, tak, my jeszcze obiecaliśmy salon. Dzieciakom oczywiście, no taka pogoda, takie rozrywki, no tak to jest. Ale siedzimy dzisiaj jeszcze w Zakopcu, bo... Bo jutro ma być ładnie. Na jutro pogoda jest zarąbista, przewidywana. Brudny masz wszystko biegnie. Właśnie widzę, no mogę to teraz nawet przetrzeć. Trzymajcie. Jaśniej. Jutro pogoda ma być superowa, ma być 6 stopni i słoneczko, więc pomyśleliśmy, że choćby dla tej pogody warto zostać, żeby wybrać się na jakiś spacer. Spacer z dziećmi, tak żeby było lekko. No jakaś dolinka pewnie nam się trafi, ale tak żeby było lekko i żeby dzieciaki dały radę. Albo kalatówki. Albo kalatówki. Bo tam mogą coś zjeść, wiesz, a w tej dolinie z tą wszystkim, no tak, to tam fakt. Za bardzo nie ma jak się z nimi no fakt, rozłożyć. Jeszcze kidosy nie były na kalatówkach, więc można ich tam przebiegnąć jutro. No to ale to jutro, a dzisiaj... No widzicie jak to jest. Nie było planu i on się jakoś tak mocno nie skrystalizował po drodze. Nie ma się o co oprzeć. No. Ze względu na tą pogodę głównie, no ale... i tak myślę, że jesteśmy w komfortowej sytuacji. Jak ktoś przyjeżdża tutaj na wypoczynek raz do roku do Zakopanego i trafi na taką pogodę, to ja mu szczerze współczuję, naprawdę. No, warszawiacy i to inne województwo chyba, nie wiem, zachodniopomorskie, no nie trafiło. No tragedia, jeśli chodzi o pogodę w tym roku, mazowieckie miało strasznego pecha. Przynajmniej jeśli chodzi o góry, no nie wiem, może gdzieś tam w innych częściach Polski, chociaż wszędzie z tego co słyszę pada, więc tam nie ma co się bardzo na tym Zakopanem tak skupiać. Tak czy siak, no wracamy do Zakopanego tak teraz i myślę, że to już będzie pora na obiad, może jeszcze inne jakieś atrakcje na miejscu, już tam nie chcę mówić tego głośno, Paweł. Ale się coś wymyśli, co by dzieciaki miały trochę radochy. No. A resztę to sami zobaczycie. No i dojechaliśmy do domu, jak widzicie. Chatę zostawiamy ze sobą, idziemy do prymusa na obiad, bo już przez to wszystko wszyscy zgłodnieli, nie? No. Obiad w toku. Dzisiaj były dwa całe dania dnia z rumsztykiem i jedno fit dla Pawła. I obdzieliliśmy to na luzie, na 5 osób nawet, mam wrażenie, że było za dużo. Po obiedzie przyszła pora na odpoczynek przy kawce, więc weszliśmy jeszcze na moment do domu. Odpoczynek? No odpoczynek, no przynajmniej, no wiesz co aż na myśli, nie wszyscy muszą wiedzieć o co chodzi. W każdym razie przyszliśmy do domu, ogarniamy sprawy, żeby być na bieżąco, pijemy kawkę i znowu spadamy gdzieś na miasto. Jak widzieliście, to poranne nasze przejażdżki tak średnio wyszły, bo sobie nigdzie się nie dało wysiąść, żeby gdzieś połazić. Bo cały czas padał deszcz. No ale zrobiliśmy rundkę po okolicy, odświeżyliśmy sobie stare kąty. A teraz, jak już trochę dotkniemy, to idziemy na krupówki. A ja jeszcze tak teraz przy okazji zapytam was, czy... Bo wiadomo, niektórzy lubią przyjeżdżać do centrum, do apartamentów, do pokoi, a niektórzy lubią wynająć domek. Czy wy takie domki lubicie, czy wynajmujecie, a jeśli tak, to gdzie? Gdzie jest najfajniej? Mówię o Podhalu oczywiście. No raczej, tak. No to jak macie jakieś doświadczenia na tym polu, chcecie się podzielić swoimi wrażeniami, to piszcie.
zaciekawił nas ten temat. A póki co się żegnamy. Kończymy z tymi naszymi różnymi tutaj obowiązkami, pluskawka. I spadamy na miasto. I pewnie nagramy jeszcze jakiś wieczorny odcinek. Pewnie skrupułek. Póki co. Uszanowanko. Marka.